Cześć, witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z okazji Book Targu. Dzisiaj spotykamy się z Tomkiem Michniewiczem, znanym dziennikarzem, reportażystą i podróżnikiem. Cześć Tomku. Cześć, cześć, dzień dobry. Zwróć uwagę na entourage. Fotel taki, no właśnie widzę, że jest... pogaduła, to musi być bardziej literacko. Jest, właśnie wszystko wygląda bardzo profesjonalnie i bardzo inteligencko. No, tak, takie było wrażenie. No, czymś trzeba nadrabiać, więc tylko pozą. No nie, no. W sumie, wiesz co, każda książka, którą tak przeglądałem recenzje różnych twoich książek i bazując na tych recenzjach, które się najczęściej pojawiały i wybijały, to w sumie każda twoja książka była uznawana za w jakiś sposób wybitną i różniącą się od poprzedniej. A żeby coś takiego zrobić, to trzeba jednak mieć dużo do powiedzenia. Czy wybitna, to nie wiem, nie użyłbym chyba takiego określenia. No ale takie, mniej więcej takie tezy padały. No okej, okay, no, nie będę się kłócił, ja bym pewnie tak nie ocenił. Czy inna niż poprzednia? Pewnie tak. I to nawet już chyba w kategoriach żartu na moich kanałach społecznościowych funkcjonuje, że za każdym razem jak wydaję książkę, to używam tej frazy, że jest zupełnie inna niż poprzednia, ale no jakby faktycznie tak jest. Jakby staram się nie powtarzać form. Bo też w tym widzę trochę rozwój autora, no, że nie piszesz tego, co już się nauczyłeś pisać, po prostu sequel, bo jest łatwo w ten sposób ćwiknąć, tylko łapiesz się za rzeczy, które jakoś cię rozwijają i które są nadal wyzwaniem i możesz je sprawdzić na zupełnie innym terenie. No, chwilowa anomalia, czyli ta moja ostatnia książka, no to już z całą pewnością odróżnia się od wszelkich pozostałych, bo ani nie o podróżach, ani nie reportaż, no, tylko raczej takie krótkie, eseistyczne felietoniki trochę, może z jakimiś małymi elementami reportażu, ale jednak gro to są rozmowy, wywiady. Zupełnie inna forma. Mm-hmm. I powiedz mi, Tomku, w sumie właśnie dlaczego chwilowa anomalia przybrała tą konkretną formę? Bo to chyba jednak pierwsza twoja książka, w której tak bardzo oddajesz głos innym ludziom do opisywania różnych aspektów rzeczywistości. Nie filtruję ich przez swoją jakąś tam wrażliwość, bo Chrobot, moja poprzednia książka, to też na dobrą sprawę zapis wyłącznie wrażeń i wspomnień moich bohaterów siedmiorga, natomiast jednak przefiltrowane przeze mnie, zredagowane przeze mnie, wypytane, opisane i tak dalej. A tutaj faktycznie są wywiady. No, dlaczego taka forma? No dlatego, że ja sam bym takich mądrych rzeczy nie był w stanie powiedzieć. Jakby zaprosiłem 12 osób, które są specjalistami, specjalistkami w różnych dziedzinach, o bardzo wysokim stopniu szczegółowości często, jak na przykład analiza statystyczna, czy geopolityka z perspektywy Chin, którą reprezentuje Michał Lubina w tej książce, i jakby chciałem się dowiedzieć od mądrzejszych ode mnie w tych dziedzinach, co oni widzą, jak postrzegają świat. Ja mam wrażenie, że trochę mamy taki problem, że jak się dużo dzieje wokół nas, to jesteśmy tak strasznie zaoferowani tym, co się dzieje, tak bardzo się skupiamy na tym, żeby robić to, co trzeba robić w tym momencie, albo na różnych swoich emocjach, że w ogóle tracimy zdolność patrzenia z dystansu. A ci specjaliści, z którymi ja rozmawiałem do tej książki, część z nich to w ogóle są praktycy i dla nich tego typu okoliczności, które nam towarzyszą i towarzyszyły zwłaszcza na początku pandemii, w marcu, w kwietniu, kiedy była taka fala lekkiej, może histerii, czy nawet paniki czasami, to dla nich jest w dużej mierze środowisko naturalne. To nie jest dla nich coś, co im podcina kolana, tylko to jest coś, co im jakby z czym pracują non-stop. Jeśli masz Jacka Wiśniewskiego, który jest instruktorem sił specjalnych, operatorów sił specjalnych, czyli uczy żołnierzy, jak się mają zachowywać, gdy zostaną pojmani do niewoli na przykład. I pracuje z Gromem, pracuje z Lublińcem i tak dalej. No to jakby dla niego tego typu bardzo gwałtowne sytuacje stresowe, stresogenne, są po prostu tworzywem pracy. I on ci może powiedzieć z praktyki, jak się możesz zachować, bo emocje jako ludzie odbieramy dokładnie tak samo, bez względu na charakter stresoru, czy ja chodzę po afrykańskim buszu i wyskakuje na mnie nosorożec, czy siedzisz przy komputerze w biurze i wpada wściekły szef i wrzeszczy na ciebie, to twoje reakcje biochemiczne są generalnie identyczne. I również taki kryzys, który na początku był zdecydowanie stresorem wirtualnym, to znaczy nie groziło nam faktyczne niebezpieczeństwo, tylko siedziałeś w domu, widziałeś coś na ekranie swojego telefonu albo komputera i coraz bardziej się niepokoiłeś, czyli bałeś się wyobrażenia, które było w twojej głowie konstruowane przez przekaz medialny. Obojętnie, czy jest to wiralny, czy wirtualny stres, to reagujesz na niego biochemicznie tak samo. Więc teraz, jeśli Jacek potrafi nauczyć komandosów, jak mają się zachowywać, gdy zostaną w Iraku czy w Afganistanie pojmani do niewoli i ktoś zarzuca jutowy worek na głowę i świeci w twarz lampą i za chwilę czują, że będą bohaterem YouTube'a, najgorszym tego rodzaju wydaniu,
to może nauczyć też ciebie, czy mnie, czy każdego z nas, jak się zachowywać, gdy zaczyna się dziać w naszym otoczeniu coś gwałtownego, coś kryzysowego, niepokojącego, przerażającego, czy jak mamy się zachowywać, żeby nie stracić zimnej krwi, żeby reagować racjonalnie. Więc jeśli chciałem napisać tego typu książkę, to ona tak bardzo wykracza poza moje kompetencje, że ja bym nie był w stanie tego powiedzieć własnym głosem. Jedyna opcja, żeby te wartości przekazać, to poprosić o odpowiedzi na te pytania ludzi, którzy się w tym naprawdę specjalizują. Rozumiem, a mówisz tego typu książkę, bo nie da się ukryć, że mniej wnikliwi czytelnicy, którzy się czasami wypowiadają o twojej książce, na pytanie, o czym jest chwilowa anomalia, mówią, że to książka o pandemii. No nie, Zauważyłem, że to cię dość mocno irytuje. No właśnie, jakbyś mógł powiedzieć tym ludziom i w ogóle tutaj naszym słuchaczom, naszym widzom, o czym jest chwilowa anomalia? Nie to, że się denerwuję, nie mam powodu się denerwować, natomiast jakby faktycznie postrzeganie tej książki w kategoriach książki o pandemii jest nietrafieniem w tarczę w ogóle, bo to nie jest książka o pandemii, to jest książka o nas w obliczu kryzysu i akurat tym kryzysem jest pandemia, tym tak zwanym triggerem, czyli tym, co wyzwala różne schematy działania, różne reakcje, obnaża różne słabizny systemowe i tak dalej. Więc akurat przydarzyła się pandemia, w związku z czym jakby na tym tle, na tym przykładzie mogę pokazać różne rzeczy, ale to nie jest książka o pandemii, bo to nie jest książka o tym, czy było więcej, czy mniej zakażeń, ani o tym, jak są szczepionki opracowywane i ile jest faz prób klinicznych i tak dalej. To w ogóle nie z tym związany jest tekst. To jest tekst, który pokazuje pewne przeżycia, które są dla nas wspólne w dużej mierze, ułożone w formie kalendarium, czyli co się działo tydzień po tygodniu, jak się zmieniała nasza wiedza, jak się zmieniało nasze postrzeganie rzeczywistości i jak się zachowywaliśmy. I to jest najważniejszy element. Jak się zachowywaliśmy, zarówno my jako jednostki na takim poziomie po prostu ulicy, zwykłego człowieka, jak i ci ludzie na górze, którzy podejmowali decyzje, które miały i mają nadal wpływ, przemożny wpływ na nasze życie, na naszą pracę, na nasze rodziny, na bezpieczeństwo finansowe, na przyszłość, generalnie na wszystko. Czyli jak sobie radzili w tych bardzo gwałtownych realiach, różni możni. Przywódcy świata, szefowie rządów i szefowe rządów, ministrowie, jakby gremia odpowiedzialne za różne rekomendacje, za wydawane jest zaleceń i wdrażanie ich w życie, czy robi to planowo, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. I to jest książka o tym, co nie działa na dobrą sprawę. Nie chodzi w ogóle o pandemię, tylko jakby co nie działa i w nas, w tych naszych jednostkach, i w tych naszych społecznościach, czy instytucjach, czy organizacjach, bo to są takie kryzysy, to są takie słabizny, które gdy są czasy pokoju, są w ogóle niewidoczne. Jeśli masz niewydolną służbę zdrowia, to ona jest tak samo niewydolna dzisiaj, jak była 3 lata temu, tylko 3 lata temu nie było aż takiego ciśnienia na nią. Jakby wiesz, każdy, kto szedł do lekarza, wiedział, że trzeba odstać swoje i dostać numerek na październik 2023 roku do ortopedy, no i wiedziałeś, że trzeba będzie pewnie i tak zapłacić i pójść prywatnie do lekarza. Więc jakby ten stan służby zdrowia był taki już dawno temu. Natomiast gdy się pojawia gwałtowny kryzys, to te wszystkie słabizny wychodzą na wierzch, bo zaczyna się straszna presja na te wszystkie słabizny. Okazuje się, gdzie kołdra jest za krótka. I nagle się okazuje, że tych krócizn kołdry jest cała masa. Nie tylko służba zdrowia, ale też to, ale też postrzeganie roli polityków, działanie mediów, funkcjonowanie mediów, możliwość brutalnego wykorzystywania swoich przewag na arenie międzynarodowej i tak dalej, i tak dalej. Czyli nasz system jest chory w pewien sposób, dlatego to nie jest książka o pandemii, to jest książka o chorobach współistniejących naszego świata, tego, co nas otacza i co my współtworzymy i jakby kim na dobrą sprawę jesteśmy. Więc dlatego ktoś mówi, że to jest książka o pandemii, to mam takie wrażenie, że nie zrozumiał. Trochę się nie rozumiemy, tak. A powiedz, bo wymieniłeś już część jakby tych chorób współistniejących, ale rozumiem, w tych książce w sumie wypowiada się 12 różnych specjalistów i w sumie każdy z nich opowiada o różnych tych chorobach współistniejących. Wymieniłeś część z nich, czy możesz też powiedzieć właśnie, jakie tematy są poruszane? Bardzo różne. Wiesz co, i nawet dzisiaj czytałem jakąś recenzję, która to punktuje, że od sasa do lasa i że przecież tak nie powinno być, że to powinien być jakiś taki koherentny zbiór. Może powinien, może nie powinien, no w moim przekonaniu nie powinien. To jest zbiór osób, zbiór specjalistów i specjalistek, którzy byli w stanie mi odpowiedzieć na pytania, które były dla mnie najważniejsze na różnych etapach tego roku szalonego, który nam teraz towarzyszy jeszcze. Czyli gdy w marcu się zaczęła taka trochę histeria i panika, to chciałem, żeby ktoś mi wyjaśnił, jak ona się w ogóle rozkręca, jakby skąd się ten mechanizm bierze. Dlaczego ja jeszcze nie widziałem nikogo chorego, a widzę puste ulice?
i ludzie przemykają w maseczkach. Pod moim oknem przyjechał koleś w masce przeciwgazowej, typu Pegas, jakby wiesz, taką tą rurą po prostu, jakby było jakieś skażenie chemiczne. Tak, no jakby nie rozumiałem, co się w ogóle dzieje. Poszedłem do sklepu, a tu widzę, że ludzie się okupują jak na wojnę. Tak się zastanawiałem, czy my się szykujemy na epidemię, czy ze wschodu idzie armia. Bo nagle się okazało, że kasza bulgur jest, kurczę, produktem pierwszej potrzeby i ludzie się obkupują dziesiątki paczek kaszy bulgur, kaszy kuskus, jakiejś czerwonej fasoli w paczkach suszonej i tak dalej, i tak dalej. No, nie wiem, czy przeszliśmy... Makarony trendują na giełdzie. Na weganizm przeszliśmy, czy jak, jakby o co chodzi. No to był właśnie efekt jakby niezwykle szybko postępującego zjawiska zarażenia się emocjonalnego, które się rozchodziło w społeczeństwie. I bardzo chciałem, żeby ktoś mi wyjaśnił ten mechanizm, więc poprosiłem socjolożkę Maję Sawicką, która mi powiedziała, a jakby pośrednio moim czytelnikom również w związku z tym, w jaki sposób ten mechanizm zachodzi, jakby dlaczego się zarażamy, czy możesz się zarazić, siedząc w domu, gdy jesteś całkowicie bezpieczny, zarazić w rozumieniu emocjonalnym, oczywiście nie wirusowym. Mhm. Siedzisz, nic ci się nie dzieje, masz piworek i ciepłą herbatę, ale oglądasz coś na smartfonie i nie jesteś w stanie spać, na przykład. Jakby jak to jest w ogóle możliwe? Dlaczego? Jakby dlaczego te informacje budzą w nas taki niepokój? Dlaczego przestajemy myśleć krytycznie? Dlaczego media pokazują wszystko w taki właśnie, a nie w inny sposób? I to jest inny temat, który jest w tej książce poruszony, czyli mechanizm funkcjonowania mediów i jakby opracowywania takich gwałtownych sytuacji. Dlaczego tak to wygląda w mediach, jak wygląda i jak wielką krzywdę nam w ten sposób robią, jak to jest strasznie nieodpowiedzialne. Potem się zaczęła taka faza, kiedy rząd musiał przejść jakby do ofensywy, tak? Czyli wprowadzić lockdown, albo nie wprowadzić, no ale wprowadził w taki akurat, a nie inny sposób, a potem te wszystkie obostrzenia regulować. Bo od porządnie funkcjonującej władzy oczekujesz planu działania, to takiego wiarygodnego planu działania w kryzysie. No w Japonii na przykład świetnie to wyglądało, w Nowej Zelandii to świetnie wyglądało i ta książka też porównuje to, co się działo w Polsce z różnymi miejscami na świecie, między innymi z tymi dwoma krajami, gdzie jakby miałeś również niepopularne decyzje, no bo nikt nie lubi być zamknięty w domu. Natomiast poparcie dla tych decyzji było skrajnie różne. No w Nowej Zelandii Jacinda Ardern, czyli premier Nowej Zelandii, miała 80% poparcie dla tego, co robiła w trakcie lockdownu, a był bardziej hardkorowy niż w Polsce. I to tak naprawdę zdecydowanie bardziej hardkorowy. Oni byli przez 3 miesiące na dobrą sprawę zamknięci w domach. A mimo to jakby potrafiła to wytłumaczyć swojemu społeczeństwu na tyle, że nikt nie miał do niej pretensji na dobrą sprawę. Więc jakby w takiej sytuacji jakby dzieje się coś gwałtownego i chcesz ufać w to, że ludzie u władzy wiedzą, co robią, że mają jakiś plan, że potrafią go komunikować, że ty go rozumiesz, że jest jakiś plan wyjścia z tej sytuacji, wiesz, jakie są scenariusze rozpisane, jeśli się wydarzy to, to robimy to, jeśli się wydarzy to, to robimy tamto. No i jakby chciałem wtedy, żeby ktoś mi odpowiedział, w jaki sposób władza funkcjonuje w tego typu okolicznościach, bo to nie są normalne okoliczności, wiesz, to jakby to już wtedy nie ma dyskusji, czy tego posła przekabacić, czy tamtą posłankę przekabacić, albo czy tam jakąś mały interesik ukręcić tu czy tam, no. Tylko jakby mówimy o życiu i śmierci różnych ludzi, wszyscy ci patrzą na ręce, wszystkie kraje w Europie są w tej samej sytuacji, zaczyna się jakieś takie sprzężenie zwrotne, że tutaj kanclerz Niemiec zrobiła to i powiedziała tamto, a amerykański prezydent powiedział coś zupełnie innego i teraz jakby jak się jako włodarz kraju masz ustawić wobec tych sprzecznych informacji. Więc poprosiłem kogoś, dokładnie doktora Annę Materską-Sosnowską z UW, o wyjaśnienie mi, jak działa polityka, jak działają politycy władzy w obliczu takiego kryzysu, co powinni robić, a co robią. Znaczy, co robią, to każdy sam mógł obserwować, ale co powinni robić i jak to powinno wyglądać. Czy to, co my uznajemy czasami za jakieś w ogóle horrendalne, skandaliczne i tak dalej, czy faktycznie tak jest? Jakby, czy w obliczu tak hardkorowych wyzwań przypadkiem jakby nie trzeba sięgać po bardziej radykalne środki, które oczywiście nie wszystkim będą się podobały. Więc to jest zapis 12 rozmów, które towarzyszyły jakby zmieniającej się naszej kolektywnej wiedzy albo emocjom, które przeżywaliśmy wspólnie i które wyjaśniały to, co się z nami działo albo wokół nas działo, albo pokazywały nam, co moglibyśmy, co powinniśmy robić w tych sytuacjach, a jakie błędy popełnialiśmy. No rozumiem. Tutaj dodam też od siebie, że mój znajomy, który w Nowej Zelandii ma firmę, to on szczerze mówiąc bardzo popierał wszystkie ruchy, które były wykonane, ale pierwszy ruch, jaki wykonał rząd, to, że mu zapewnił byt, że dał mu takie finansowanie, że on się nie musiał martwić o to, że firma mu splajtuje i nie musiał się martwić o to, że nie będzie mieć co jeść. Mam wrażenie, że tutaj być może jest jakiś element, którego nam zabrakło. Jest to różnica, tak. Tutaj się porównujemy polską politykę pod tym względem, z całą pewnością.
Też wspomniałeś o roli mediów. Ja powiem ci szczerze, że w tej książce przeczytałem no, dużo rzeczy, które tak naprawdę było w jakiś sposób przerażające. Tak, było budujące i przerażające. Za chwilę może przejdziemy do tych budujących. Natomiast powiem ci szczerze, że najbardziej, mimo że gdzieś ciągle też funkcjonuję w rzeczywistości medialnej, kontaktuję się z dziennikarzami, kiedyś coś tam robiłem bardziej medialnie i tak dalej, i tak dalej, to rozdział o mediach najbardziej mnie zszokował. Bo ciekawe, nie sądziłem... że to mówisz. No, dlaczego? Wiesz co, dla ciebie to może jest bardziej naturalne, dlatego że ty w mediach występujesz, żyjesz od lat i zresztą jak rozmawiałeś z Kamilem Dąbrową, to zarówno to, co mówił Kamil, było fascynujące, ale też te dłuższe wtręty od ciebie były dla mnie szokujące, kiedy mówiłeś o tym, w jaki sposób mówiliście o tym, w jaki sposób buduje się postacie celebrytów od zera, kiedy mówiliście o tak tych bieda celebrytach, to za chwilę być może cię poproszę o to, żebyś to rozkręcił, to ja byłem zszokowany, że mimo wszystko gdzieś słyszałem o tym, że tak wygląda prawdziwe życie, które jest inaczej przedstawiane w mediach. Natomiast nie sądzi, jak to wszystko się zebrało do kupy, to to z jednej strony było przerażające, a jak się później człowiek rozumiał, że te media, które sztucznie kreują sztucznie rzeczywistość bardzo często na każdym kroku i te media informują o pandemii i biorą na siebie tak dużą odpowiedzialność w komunikowaniu takiego zagrożenia, no to byłem lekko przerażony, no i też chyba dość słusznie, bo patrząc na to, w jaki sposób media funkcjonowały w czasie pandemii, z jednej strony nakręcały panikę, z drugiej strony dawały dość do głosu totalnym szurom, bo tego inaczej nie nazwę, ludziom, którzy puszczali fake newsy, no to trochę pokazywało na to, że naprawdę media zamiast być siłą, były kulą u nogi. Media poległy z całą pewnością w trakcie tej pandemii, nie tylko zresztą w trakcie tej pandemii, ale teraz konsekwencje tego polegnięcia były dla nas dużo bardziej widoczne i dużo bardziej kosztowne również. Nie odrobiły lekcji z jakby odpowiedzialności czwartej władzy z całą pewnością i poszły za tym, za czym idą od paru lat z konieczności, bo tak się zmienił rynek mediów, czyli za własnym utrzymaniem, za bytem. Model mediów, który nam towarzyszył od 100 lat prawie, generalnie się skończył. I jesteśmy teraz w takim dziwnym momencie trochę dzikiego zachodu, bo ten model już upadł i nie wróci, ale jeszcze nie wymyśliliśmy nowego. I tak jak słusznie zauważyłeś, jakby to są te same media. To są te media, które kreują rzeczywistość, które kreują gwiazdy zupełnie z niczego, na kredyt i jakby z pożyczonych ciuchów i wynajętych limuzyn na godzinę, ciuchy też są zresztą wynajęte na godziny i jakby są w stanie z nikogo zrobić kogoś w ciągu generalnie tygodnia, jeśli mają życzenie. To są te same media, które robią różne docu-soaps, jakby skryptowane quasi-dokumenty, które są na dobrą sprawę odgrywanymi przez amatorów teatrzykami, do których ludzie są po prostu przyklejeni, patrząc w telewizor. To są te same media, które wymyśliły influencerów, instagramerów i z ludzi, których jedynym talentem jest umiejętność mówienia do kamery, albo ładna aparycja, albo fajna energia, którą można się zarazić, jakby nagle urastają do roli autorytetów. Jakby to są te same media. I gdy się dzieje coś ważnego w życiu, to my się zwracamy właśnie ku nim, żeby nas przede wszystkim poinformowały i zakładamy, że to jest rzetelna informacja, a po drugie, żeby nam objaśniły te informacje, bo to jest jakby druga z najważniejszych funkcji mediów. Nie chodzi tylko o to, żeby informować, chodzi o to również, żeby nadawać kontekst, żeby jakby wyjaśniać, interpretować te informacje, bo nie mamy takiego aparatu poznawczego, który pozwalałby nam własnoręcznie interpretować wszystkie informacje o świecie, które do nas spływają codziennie. Więc jeśli z jednej strony masz media, które są chore na pieniądze i to trochę chore z musu, bo faktycznie walczą o swoje przeżycie i łapią się wszystkich możliwości, jakie mają do dyspozycji, żeby się utrzymać na rynku, to padają takie bastiony, na dobrą sprawę, fundamentów dziennikarstwa, jakby fundamentów funkcjonowania mediów, jeśli chodzi o społeczeństwo, o demokrację, bo one mają przede wszystkim jednak kierować się rzetelnością, bezstronnością, próbą obiektywizmu, ważenia racji, weryfikacji informacji itd. itd. No i teraz, jeśli bardziej ci się opłaca jako kierownikowi w mediach, tak, kierującemu mediami, podać zmanipulowaną informację, emocjonalnie zmanipulowaną, bo wiesz, że dzięki temu zarobisz mnóstwo pieniędzy, albo wydać mnóstwo pieniędzy, żeby wyprodukować rzetelną, obiektywną informację, która
która niewiele osób zainteresuje na dobrą sprawę, to dzisiaj to pytanie już jest jakby nieaktualne. Dzisiaj się po prostu robi automatycznie ten wariant numer jeden. No i dlatego pandemia w mediach wyglądała na początku przez pierwsze dwa miesiące, to nie było krótko, przez pierwsze dwa miesiące tak jak wyglądała. Ja z wywiadu z Kamilem Dąbrową jestem w ogóle najbardziej dumny w tej książce. My się znamy od bardzo dawna i jakby Kamil był moim szefem i w Radiu Biz i wcześniej razem pracowaliśmy w Radiostacji, a potem był moim szefem w Jedynce Radiowej. I jakby znamy się na tyle i ufamy sobie na tyle, że jakby Kamil wiedział, że może mi opowiedzieć historie, których normalnie się nie opowiada słuchaczom, widzom i czytelnikom mediów, które dla wszystkich ludzi w mediach są w ogóle jasne jak słońce. Każdy, kto pracuje w reklamie, w marketingu, w redakcjach, to jakby przeczyta, przecież każdy o tym wie. No właśnie nie każdy o tym wie. My to wiemy, bo pracujemy w tym świecie. Natomiast teatr medialny nie jest przeznaczony dla pracowników mediów, tylko dla odbiorców mediów, którzy są całkowicie nieświadomi mechanizmów, które nimi rządzą. Potem mogę ci podać jeden konkretny przykład. Generalnie w marketingu internetowym jest taka zasada, że jeśli za coś nie płacisz, jeśli coś jest darmowe dla ciebie, to znaczy, że ty jesteś produktem. Oczywiście. Teraz pomyśl, ile codziennie otrzymujesz komunikatów z mediów, za które nie płacisz. Nie płacisz za Facebooka, nie płacisz za WhatsApp, nie płacisz za Instagram, nie płacisz za TikToka, nie płacisz za mnóstwo darmowych próbek tekstów otwartych, które dostajesz, nie płacisz za grafiki, które oglądasz, za filmiki na YouTubie, które oglądasz i tak dalej. Na dobrą sprawę nie płacisz za 95% zawartości internetu, które konsumujesz, co oznacza, że w tych 95% przypadków to ty jesteś sprzedawanym produktem. Twój czas, twoja uwaga, twoje dane, ślad cyfrowy, który po sobie zostawiasz i tak dalej, więc jakby tutaj mówimy o świecie internetu i wyobraź sobie, że tego samego typu zależności czy mechanizmy, których zupełnie często nie jesteś świadomy, funkcjonują w mediach tradycyjnych, w telewizji, w radiu, w prasie i tak dalej, za które już płacisz, a i tak to manipulują w odpowiedni sposób. Więc jakby namówiłem Kamila na taką rozmowę, która ocenia kulisy tego, jak media funkcjonują. I faktycznie już dostałem kilka maili na ten temat, że to był szokujący po prostu rozdział, bo po nim pozostaje pytanie, jasna cholera, to komu tu ufać? Jakby jeśli już nie ma komu ufać, to co ja mam ze sobą zrobić, skąd mam brać informacje? I ja się drapię po głowie, bo nie mam odpowiedzi na to pytanie. Ja też nie wiem, skąd mam brać obiektywne, rzetelne, sprawdzone informacje, którym na pewno mogę ufać. Obawiam się, że te czasy się już skończyły i zanim nie wymyślimy jakiegoś nowego modelu mediów, to będziemy żyć w bardzo niebezpiecznym, informacyjnie oczywiście i emocjonalnie miejscu. Wiesz co, ja w sumie od paru lat też informacje o Polsce pozyskiwałem z BBC, bo wydaje mi się, że to jest jeszcze taka stacja, nie tylko radiowa, to jest też portal internetowy, podcasty i tak dalej, które są w miarę obiektywne przez to, że są to media publiczne i powiedz mi, dlaczego my nie możemy mieć takich mediów publicznych? Wiesz, Anglicy by ci powiedzieli, że BBC też już skończyła, bo jest bardzo krytykowana na wielu różnych poziomach. Natomiast ja bym bardzo chciał mieć takie problemy, jak Brytyjczycy mają ze swoją telewizją publiczną czy radiem publicznym, bo to są, przypominam, odpowiedniki TVP i Polskiego Radia. A jeśli widziałeś w serial Rok za Rokiem, Years and Years, jeśli nie, to bardzo polecam. Nie widziałem. To jest produkcja publicznej telewizji. Okej, no zobaczcie, naprawdę, urywa łeb po prostu. Black Mirror, Czarne Lustro, to też była produkcja publicznej telewizji. Jeden z najlepiej zrealizowanych i najbardziej wizjonerskich seriali wszechczasów, nawet nie ostatnich lat, tylko po prostu wszechczasów. Oczywiście Netflix potem przejął Czarne Lustro i jakoś dramatycznie opadła, ale ten pierwszy sezon produkowany przez BBC po prostu był rewelacyjny, był genialny, była świetna analiza jakby naszych dzisiejszych obaw przed rozwijającą się technologią, bo to nie jest przecież serial o technologii, tylko raczej o nas i różnych naszych obawach i postrzeganiach, więc ja bym chciał bardzo mieć takie problemy, jak mają Brytyjczycy i oczywiście ja też korzystam z BBC, nie tylko zresztą, z Reutera, korzystam z AFP, z AP i tak dalej, natomiast to nie są źródła, które są dostępne dla jakby przeciętnego zjadacza chleba, nawet już nie mówię o barierze językowej, ale też o tym, że jakby Polska jest widziana w tych mediach z perspektywy jednak obcokrajowej, no, to znaczy to jest brytyjska perspektywa na to, co jest istotne w Polsce. No nie zobaczysz w BBC jakiś rozkmin czy awaria w Warszawie, jakiejś tam linii przesyłowej, ścieków, czajki, jakby była dobrze rozwiązana, źle, czy to było nieuchronne, czy ktoś popełnił błąd, czy teraz, czy 5 lat temu, czy 10 lat temu, czy kiedy. No jakby to Brytyjczyków nie będzie w ogóle interesować. No być może polskie weto dla unijnego budżetu to już bardziej, ale takie rzeczy, które nas zajmują, które są dla nas istotne i mają dla nas jak
jakąś tam wagę, no, to będą w ogóle niezauważalne w tych mediach, więc my potrzebujemy w Polsce silnych mediów, a ich nie mamy, już od bardzo dawna ich nie mamy. Naprawdę pracuję od 20 lat w mediach i przez ostatnie 10 czy 15 lat to jakie zmiany przeszły wszystkie redakcje, z którymi mam kontakt, no to jest po prostu przerażające. No na każdym odcinku redukcja o 60-70% personelu redakcyjnego, wymiana zawodowych dziennikarzy wyspecjalizowanych, drogi w utrzymaniu na media workerów, czyli na ludzi, którzy są często na 3-miesięcznych bezpłatnych stażach i ich rolą nie jest zdobywanie i przetwarzanie informacji, tylko kompilowanie tego, co ktoś inny już opublikował gdzieś w sieci, tłumaczenie szybko na polski, doklejanie lidu, doklejanie dwóch wśród tytułów jednego tytułu, dodawanie ze stoków obrazka i bach, i publikacja. 10 minut to robią, a dziennikarze, którzy by się zajmowali tym tematem, robiliby to 2 dni na przykład, żebyś naprawdę miał sprawdzone informacje, więc jakby mówimy już dzisiaj o szkieletowej formie mediów i to już nawet jakby na ostatnich nogach te media stoją. Jeśli nie znajdziemy jakiegoś sposobu finansowania mediów, który je utrzyma, to słabo to widzę, mówiąc szczerze. No ja szczerze mówiąc, jedyną nadzieją, jaką obecnie widzę, i też patrząc na to, co się tworzy w internecie, że powstają oddolnie różne media, które się też profesjonalizują w różnych rzeczach, i model patronite'owy, który sprawia, że ludzie po prostu płacą za jakość, to jest coś, w czym na razie widzę pewną nadzieję. Muszę ja powiedzieć, też, że trzymam bardzo mocno kciuki za 357 tak. Radio, bo podoba mi się bardzo, że macie taką tą misję, żeby być niezależni i żeby też być możliwie bezstronni politycznie, bo nie da się ukryć, że media, które mamy w Polsce, są albo po jednej, albo po drugiej stronie barykady. Wiadomo, że to nie są... Żyjemy w czasach mediów też... tożsamościowych. Jakby już teraz nie opłaca się robić mediów obiektywnych. Mm-hmm. Tak, jakby CNN i Fox News to też są media tożsamościowe, więc to nie jest nasz Oczywiście. Polski wymysł. Po prostu media jakiś czas tam odkryły, że dużo bardziej się opłaca mówić emocjonalnie do niewielkiej grupy ludzi, niż próbować mówić obiektywnie do prawie każdego. Jeśli zgromadzisz wokół siebie odpowiednio liczną grupę ludzi, którzy widzą świat tak jak ty, no to możesz im podsuwać emocjonalne przekazy, które podgrzewają ich różne nerwy, niepokoje, agresje i tak dalej, albo utwierdzają ich w przekonaniu, że mają rację. I na tym się dzisiaj robi kokosy. W ten sposób media funkcjonują. Już dawno przestały funkcjonować w oparciu o zasadę rzetelnego informowania. Radio 357 faktycznie jakby jest taką oddolną próbą, budowaną na Patronite. Zajrzyjcie zresztą, poczytajcie, być może wam się to spodoba. patronite.pl/radio357. No to jest ekipa, którą wiele osób kojarzy z Myśliwieckiej, z Trójki, bo praktycznie wszyscy, albo i wszyscy dziennikarze, którzy tworzą dzisiaj 357, pracowali tam przez długi czas, w tym okresie albo w innym. No jakby my się nie pozbyliśmy tych ideałów. Jakby uważamy, że obojętnie, że te media dzisiaj już nie funkcjonują na takich zasadach, to okej, no duże stacje radiowe, duże stacje telewizyjne nie muszą tak funkcjonować, jeśli lecą za pieniędzmi, my nie musimy być dużym medium. Jeśli mamy taką ideę fix i znajdzie się odpowiednio duża grupa ludzi, którzy tę ideę podzielają i będą gotowi za nią płacić, niewielkie groszowe w sumie kwoty miesięcznie, to taka redakcja powstanie, no i takie radio będzie funkcjonowało nadal. Zresztą sporo jest faktycznie takich oddolnych, grassrootowych projektów medialnych, Outriders to jest też bardzo dobry przykład, też finansowany społecznościowo, OKO.press, które wyrosło z Gazety Wyborczej, nadal niestety widać tam skrzywienie tożsamościowe po stronie gazety, natomiast... Ale mocno podbudowane źródłami są tam rzeczy, które tam są. Ale to są fact-checkingowe rzeczy. I jeśli ktoś ma taki krytyczny umysł, żeby oddzielić komentarz od informacji, to OKO.press można czytać, faktycznie. Jest coraz więcej takich rzeczy, i w Stanach też, i w Wielkiej Brytanii też, i we Francji, i w Niemczech. Być może to jest faktycznie przyszły model, czyli że skończy się rynek mediów napędzany reklamami. Ja bym sobie tego bardzo życzył, bo to on jest w dużej mierze odpowiedzialny za tą degenerację. Być może się zaczyna model mediów finansowanych przez potrzeby ludzi, przez potrzeby odbiorców, którzy są sami gotowi płacić, tak jak płacą za Netflixa, za na przykład gazetę, która ci bezstronnie podaje fakty i nie musisz się zastanawiać, po której stronie oni grają i jakby do której bramki będą strzelać i kogo tutaj wspierają, bo masz wrażenie, że nie wspierają generalnie nikogo, że po prostu jadą po wszystkich równo. Być może to jest model, ku któremu idziemy i on nie byłby wcale taki zły. No ci muszę powiedzieć, że jestem przedstawicielem pokolenia Y, czyli tych słynnych, złych milenialsów i ja w swoim domu nie mam telewizora, nie czuję potrzeby w ogóle, żeby mieć telewizor, więc te media tradycyjne, które były oparte na modelu reklam, strasznie mnie męczą. No wiadomo, że też na YouTubie są reklamy, że w różnych miejscach też można je znaleźć, natomiast co odwiedzam rodziców, to jestem przerażony ilością tych reklam i tego, jak te media funkcjonują. Wydaje mi się, że to jest chyba też jakiś symptom tego, że być może pewien czas pewnego modelu mediów
powoli się kończy. Wiem, że w internecie ciężko też znaleźć jakieś, no, największe portale horyzontalne są, tak jak powiedziałeś, mediami tożsamościowymi, ale bardzo mocno trzymam kciuki za właśnie za te specjalistyczne, oddolne akcje, w tym Radio 357. Ale wiesz co, też czytając twoją książkę, to zauważyłem, że zbierając informacje z tej książki, o wiele lepiej rozumiałem rzeczy, które się wydarzyły całkiem niedawno. Bo też przyznam się, że miałem możliwość przeczytania twojej książki już we wrześniu, więc no, dużo zanim się pojawiła, pojawiła na rynku. No i kiedy się zaczęła ostatnia imba, bo chyba tak to tylko mogę nazwać, z tego, co zrobił Trybunał Konstytucyjny z kompromisem, tak zwanym kompromisem aborcyjnym i tego, jak ludzie wyszli na ulicę, to dużo moich znajomych było zaszokowanych, nie? No, jak rząd mógł w ogóle doprowadzić do tego, żeby podjąć taką decyzję, albo tacy zszokowani, że jakim cudem w czasie pandemii tylu ludzi wychodzi protestować. A ja po lekturze twojej książki, takich rozdziałów jak Władza, Świat w liczbach czy Kryzys, no to byłem w stanie zrozumieć te procesy. No ja też, więc wcześniej pewnie bym ich nie do końca rozumiał, ale po rozmowie z Dominiką Bychawską z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a ja te rozmowy odbywałem w czerwcu może, więc to było jeszcze dużo przed tymi wszystkimi historiami, jeszcze była w pełnym rozkwicie kampania prezydencka i COVID jeszcze nie zbierał takiego hardkorowego żniwa jak teraz na żadnym polu. Zaczynały się wakacje i jakoś tak świat ku lepszemu wtedy szedł, tak się przynajmniej wydawało, no bo wreszcie można wejść do parku, odetchnąć pełną piersią, zdjąć maseczkę, tam pobiegać, pojeździć na rowerze i tak dalej. No ogólnie wyglądało to wtedy nie najgorzej i jakby ja z nim rozmawiałem właśnie nie o tym słoneczku, tylko o tym, co z kryzysami robi władza, jakby co mogłaby zrobić, co powinna robić, a co faktycznie robi. No jej odpowiedzi trochę mnie zmrażały, bo jej odpowiedzi brzmiały tak, że w kryzysie władza przede wszystkim poszerza władzę, że każda władza, mówię tutaj zarówno o autokratycznych, jak i demokratycznych władzach, gdy ma taką możliwość, czyli społeczeństwo jest zajęte czymś zupełnie innym, to po prostu zgarnie to, co może zgarnąć w tym momencie, a czego nie mogłaby zgarnąć jeszcze na przykład 5 miesięcy wcześniej, bo byśmy na to nie pozwolili. A teraz jesteśmy zajęci czymś zupełnie innym, fokus jest w ogóle w innym miejscu, albo tak jak teraz, jesteśmy zmęczeni na tyle, że nie reagujemy na wiele różnych rzeczy i wtedy łatwo nam podbierać różne elementy, przede wszystkim praw człowieka. Więc jakby ten ruch z Trybunałem Konstytucyjnym, bo nie wiem, czy w Polsce jest ktoś, kto śledzi politykę, kto ma wątpliwości, że to był jednak sterowany przez partię polityczną ruch, no bo z jakiegoś powodu ten temat nie był podejmowany przez ostatnie 20 lat, a teraz nagle w tym jednym konkretnym momencie, przy tym jednym konkretnym składzie Trybunału Konstytucyjnego nagle został podjęty, została sprawa wyciągnięta z zamrażarki, pierdut, jest dym. Więc jakby sam ten ruch mnie nie dziwił, bo Dominika mnie przed nim jakby uprzedzała. I czytelników chwilowej anomalii pewnie też uprzedzi, czego możemy się dalej spodziewać. Natomiast reakcja była zaskakująca, bo tego nie przewidywała. Tak jakby tego, o tym Dominika mówiła, że właśnie w tego typu historiach, w tego typu kontekstach łatwiej nam się zabiera różne elementy praw człowieka, swobód obywatelskich, wolności, prawa do decydowania o różnych rzeczach i tak dalej, bo nie mamy siły albo energii, albo uwagi, żeby się temu przeciwstawić. A tu jednak bardzo się przeciwstawiliśmy, no i jakby te wieloset tysięczne łącznie manifestacji na ulicach nie tylko dużych miast, ale i miasteczek pokazały, że mimo pandemii, mimo zakazu wychodzenia, mimo tego wszystkiego, do tego jeszcze język tych protestów pokazał, że został osiągnięty jakiś punkt krytyczny. I to jest z kolei odpowiedź, której udzieliła Agata Komendant-Brodowska, zajmująca się statystyką, jakby jak do tego dochodzi. To była dla mnie jedna z ciekawszych rozmów, chociaż o liczbach faktycznie. Dość trudno się rozmawia o liczbach, bo to jest taki abstrakt. Agata jest po prostu mistrzynią metafory. To jest niesamowite. Ta kobieta jest w stanie opowiedzieć o konstrukcji sondaży przedwyborczych na podstawie mieszania zupy. Opowiadać o zupie i rozumiesz, jak powstają sondaże wyborcze i dlaczego się różnią, albo dlaczego czasami się ostro rozjadą w stosunku do tego, jak potem wyniki wyglądały. Więc jakby to było naprawdę niesamowite. I jedna z rzeczy, które ona mi wyjaśniła, których nie wiedziałem wcześniej, jest taki mechanizm jakby podskórnego gotowania się pewnej reakcji społecznej, której my w ogóle możemy nawet nie dostrzegać zupełnie. Ona użyła takiego, jakby takiej metafory o dwóch wsiach, przez które w pobliżu ma przebiegać autostrada, jest planowana autostrada. No i ogólne zniechęcenie i niezadowolenie tym faktem jest równe w obu wsiach.
ale w jednej wybuchnie jakby protest, wiesz, się ludzie oflagują, policja tam będzie musiała przyjechać, może być jakaś zadyma z tą policją i tak dalej, a w drugiej do samego końca nic się nie wydarzy. Chociaż wydawałoby się, że na papierze te wsie są identyczne, to znaczy, że one się tak samo denerwują i tak samo im się nie podoba, ale kompozycja tego zdenerwowania jest trochę inna i jakby ona wykazuje, że są takie jakby role w społeczeństwie, takich trochę właśnie triggerów, takich cyngli, których reakcje uruchamiają potem lawinę. I jeśli tych triggerów nie ma, albo one się nie obudzą w odpowiedni sposób, albo w odpowiednim zasięgu, albo w odpowiednim momencie, to taka reakcja nie ma szans zaistnieć. I wtedy taka władza albo inna władza jest w stanie zabierać po kolei wszystko, nie napotykając na żaden opór. Jak się nauczy to robić sprytnie, to faktycznie może to robić latami i dojść do tego momentu, w którym na przykład Viktor Orban doszedł na Węgrzech, gdzie zlikwidował media, gdzie na dobrą sprawę zlikwidował demokrację, przejął siłowo wszystkie elementy systemu demokratycznego i trzyma władzę i praktycznie nie ma komu jej odebrać. Więc jeśli to się robi sprytnie i z wyczuciem, to można dojść nawet w demokratycznym kraju, członku Unii Europejskiej, do takiego stanu, przed którym Dominika Bychawska przestrzegała. Ale, i tu wracam do Agaty teraz, czyli do pani od statystyki, jeśli nie wszystko się tak ułoży po myśli rządzących, tylko jakiś będzie zbieg okoliczności, albo będzie jakaś reakcja nawet czasami jednej tylko osoby, ale we właściwym momencie i we właściwy sposób i we właściwym środowisku, to natychmiast się po prostu kładzie domino. I masz 700 tysięcy ludzi na ulicach. Dlaczego tego nie było pół roku wcześniej? Dlaczego tego nie było rok temu? Dlaczego tego nie było 2, 3, 4, 5 lat temu? A teraz akurat było? Wcześniej też był czarny protest, prawda? Kobiet, a był. Jednak aż i też się takiej... przestraszała. Przestraszyła się, bo i cofnęła, ale aż tak ostro nie było jak teraz. Ale widocznie kontekst się zmienił i wygląda na to, że obecna polska władza się po prostu przeliczyła, że próbowała sobie zrobić dobrze, jakby na mały interesik tutaj ukręcić, korzystając z ogólnej jakby zadymy innym tematem i zajęcia naszej uwagi czymś zupełnie innym. No, się nadziała na przepotężny ruch, który być może jakby w ogóle cofnie to, co nie tylko cofnie do punktu wyjścia, tylko jeszcze bardziej przechyli tą wachę w przeciwną stronę, bo ja nie za bardzo wiem, w jaki sposób ten gniew społeczny miałby zostać wygaszony w ciągu najbliższego tygodnia. No co, zakazem? Jest nakaz noszenia maseczek i zakaz denerwowania się? No come on, to nie obleci. No były próby, tak. Były próby, proszę przenieść protesty do internetu. No. Była taka próba premiera Morawieckiego. Tak. No dobra, to nie jest książka o polityce w rozumieniu jakby, czy ta partia tak. Robi dobrze, czy ta partia robi źle, jakby, bo oczywiście. Każda partia w tej samej sytuacji, na tym samym miejscu zrobiłaby dokładnie to samo, jakby nie miejmy wątpliwości. Każda partia, mając do dyspozycji takie jakby narzędzia, jakie oferuje gwałtowny kryzys, wykorzystuje je dokładnie w ten sam sposób. Obojętnie, czy to są liberałowie, czy to jest lewica, czy to jest prawica, czy to są torysi, czy to są republikani, czy to są demokraci, whatever. Jakby jeśli masz wojnę do dyspozycji, to kręcisz lody, no po prostu i załatwiasz te rzeczy, których normalnie nie byłbyś w stanie. Więc ta władza akurat próbowała takie lody ukręcić, granat wybuchł w twarz i zobaczymy, co z tego będzie dalej, a inna władza by próbowała inne lody ukręcić i być może również by granat wybuchł w twarz, tego nie wiemy. No rozumiem. Tutaj jeszcze też nawiązując do rozmowy o liczbach, mamy komentarz od pani Dorka Polka. To nie wiem, czy są prawdziwe personalia, ale pyta, czy na pewno w dowodzie. Czy ekspert statystyczny cytowany w książce odpowiada na pytania dotyczące szalonego zapotrzebowania na liczby w dzisiejszym świecie? Trochę tego wychodzimy w rozmowie z Agatą Komendant-Brodowską. Czy potrzebowanie, ona raczej nie używa tego określenia, raczej mówi o masie liczb, które nas otaczają i których na dobrą sprawę nie potrafimy prawidłowo czytać. Nie mówię, że wszyscy, ale tak generalizujemy sobie troszeczkę w tej książce, więc jako społeczeństwo nie do końca jesteśmy przygotowani do właściwego odczytywania liczb. I ona to akurat trochę skręca w moją stronę, jakby w stronę mediów i pokazuje taki efekt, w który faktycznie będę jak występuje. Znaczy, jeśli podasz jakąś liczbę, która sama w sobie nic nie mówi, na przykład 50 tysięcy, okay? I teraz podasz ją w tytule ze znakiem zapytania, to jest zupełnie inny przekaz, niż gdybyś tę samą liczbę podał z wykrzyknikiem. 50 tysięcy? Albo 50 tysięcy. To jest ta sama liczba i tylko liczba, ale odbiór ustawiasz zupełnie inaczej, tylko tym jednym znakiem przystankowym. W związku z czym jakby Agata mówi, że to, czego my powinniśmy się uczyć, albo raczej czego powinno nas się uczyć w szkołach i czego się uczy w szkołach na przykład w krajach skandynawskich, albo w Australii, albo w rzeczonej Nowej Zelandii, to jest myślenie relacjami między liczbami.
czyli odnoszenie jednych liczb do drugich. Jakby czy 5% mniej to jest dużo, czy mało? A czy to jest więcej niż mniej o 5 punktów procentowych, czy więcej niż o 5 punktów procentowych? Więc jakby myślenie dwoma liczbami albo większą grupą liczb, które odnosimy do siebie, jest dużo bardziej efektywne i dużo więcej nam mówi o świecie niż tylko posługiwanie się liczbami. No bo zobacz, zobacz, nawet jak się dowiadywaliśmy, jakby liczby latały w sieci i w mediach od połowy marca, od pierwszego dnia marca, no rozmawia to cały czas. Co chwilę słyszałeś, jakie są liczby zgonów, jakie są liczby zachorowań, jaki jest ten odcinek RZ, tak, czyli jakby jaka jest zarażalność, czy jest poniżej jednego, powyżej jednego, czy coś tam. Jakby terminy, które nam w ogóle nigdy nic nie mówiły, nagle teraz się wszyscy stali ekspertami od matematyki i jeszcze epidemiologii do tego. Natomiast tak naprawdę to my nie wiedzieliśmy, czy mamy w to wierzyć, czy nie, bo jaki mamy aparat poznawczy, żeby to jakkolwiek w ogóle analizować. Nie byliśmy do tego przygotowani. Tutaj ponownie media powinny były nam to umieć tłumaczyć, a nie robiły tego, bo wolały zaprosić jakiegoś człowieka, który będzie mówił, że on opracował model matematyczny, z którego wynika, że wszyscy umrzemy. No i jakby no to jest wymarzony gość dla TVN-u, Polsatu, czy RMF, czy Radia Z, no genialne, no po prostu przykuwa natychmiast uwagę do odbiorników. W związku z czym ktoś siada i mówi, tak, ja jestem matematykiem, proszę bardzo, tutaj jest model statystyczny, nad którym pracowałem przez ostatnie 12 lat i z niego wynika, że wszyscy umrzemy. Wszyscy kiedy umrą, więc to... Z całą pewnością, tak. Więc jakby dostawałeś liczby, które były często wzajemnie sprzeczne w ogóle, tak? Na przykład dostawałeś liczbę, że żeby się zarazić, to trzeba stać na 1,5 metra przez 10 minut twarzą w twarz od osoby, która jest chora i kaszle. I to był warunek konieczny, żeby się w ogóle zarazić. Mijało pół dnia i dostawałeś komunikat z mediów. Jeśli wchodzisz do Carrefoura i z 15 metrów wejdziesz w chmurę wydechu, którą zostawił ktoś wcześniej chory, to już jesteś zarażony. Jakby skrajnie różne w ogóle informacje. Że wirus może przeżyje 4 dni na klamce, tak, bo jest, jeśli klamka jest metalowa. Tak. I ludzie odkażali kartony z paczkami, wiesz, z Allegro, żeby się nie zarazić itd., itd. Ja nie mówię, że to było głupie. Albo że to było rozsądne. W ogóle nie oceniam. W tej książce nie ma ani jednego zdania oceny, żeby było jasne. Ta książka jakby pokazuje, co robiliśmy i przy jakich deficytach informacji to robiliśmy, albo przy jak emocjonalnym nastawieniu to robiliśmy. I wtedy się może zastanowić, czy to miało sens, czy nie miało sensu, albo czy lepiej było przy braku informacji zrobić to, czy lepiej było tego nie robić. No jakby w ten sposób możemy się do tego odnosić. Ponownie, relatywnie, a nie tak jakby bezpośrednio. Też zrobił na mnie wrażenie rozdział kryzys, tam profesor Mączyńska, jeśli nie przekręciłem nazwiska, się też wypowiadała. Ona mówiła głównie o relacjach finansowych, ale tam były fragmenty, które także w sumie dość złowieszczo wydaje mi się, że określają to, co widzimy obecnie. Tam ona bardzo przestrzegała przed kryzys, przed pewnymi symptomami, które widzimy na świecie, które były też przed pandemią, mianowicie jak bardzo często teraz są wybuchy różnych protestów, które raczej można powiedzieć, że są przemocowe, jeśli tak. Chyba nie przegnę, jeśli użyję takiego sformułowania. Gwałtowne z całą pewnością. Tak, i wiesz co, w sumie tak obserwując, co się dzieje nie tylko w przypadku strajku kobiet, bo tam akurat jakiejś przemocy nie widziałem, natomiast no, dla mnie kuriozem było, tutaj nie chcę to w żaden sposób określać, moralizować tego, czy to było dobre, złe i tak dalej, natomiast Marsz Niepodległości w tym roku był wyjątkowo agresywny, mimo to, że nie była kontramanifestacja żadna zrobiona. A więc tak się zastanawiam, czy to, co powiedziała profesor Mączyńska, można byłoby odnieść do tego, że rzeczywiście jesteśmy być może także przez sytuację finansową, która się wiąże z tym stanem pandemicznym, jesteśmy po prostu bardziej nabuzowani i wszystko może bardziej. To z całą pewnością, tak. No. Profesor Mączyńska jest wykładowczynią SGH, ekonomistką. I ona akurat mówiła o tych gwałtownych protestach wynikających z jakby nierówności finansowych, czy jakby z nierówności systemu, na które ludzie coraz częściej reagują i pokazują swoje niezadowolenie tym nieprawdopodobnie powiększającym się rozwarstwieniem. Często się mówi, że 1% obywateli świata dysponuje 99% jego zasobów. No i generalnie nawet jeśli to jest trochę przesadzona liczba, to nieznacznie. To może być 2 do 98 albo 5 do 95, natomiast to na pewno nie jest 30 do 70. W związku z czym ona mówiła, że coraz bardziej nas jako globalną społeczność uwiera sytuacja, w której coraz więcej pracujemy, coraz mniej z tego mamy, coraz mniejsze mamy zabezpieczenie na przyszłość, coraz mniejsze poczucie tego bezpieczeństwa, a tym bardziej się niektórzy bogacą na tych dysproporcjach. Jest, czy Marsz Niepodległości można by pod to podciągnąć? Mam wrażenie, że nie, bo tam nie było żadnych postulatów, że tak powiem. Nie? To nie była zadyma
chcemy zniżek w Empiku i zdemolujemy Empik na Rondzie de Gaulle'a w Warszawie, no to też naprawdę nie wiem, czy oni to wygłodniali. Oni się domagali twojej książki, Tomek, bo ewidentnie, później miała premierę. Dawasz Michniewicza! Może myśleli, że mnie tam znajdą w kiblu z Pietranego i skatują, tego nie wiem. W każdym razie tam chyba to była po prostu pokazówka typowej samczej testosteronowej agresji, którą przy różnych innych okazjach też możemy obserwować, nawet na weselach, więc nie sądzę, żeby to akurat można było pod to podciągnąć. Niemniej jednak z całą pewnością pandemia, która na nas coraz silniejsze emocjonalne piętno odciska i coraz silniejszą presję taką bytowo-materialną po prostu oraz poczucie własnego zagrożenia, bo pewnie już nie ma w Polsce osoby, która by nie znała kogoś, kto przechorował albo był w szpitalu z powodu COVID-19, więc jakby to już się stało takie bardziej namacalne, tak? Wcześniej to było tylko w gazetach, trochę jak wypadki drogowe, a no tak, na A2 znowu wypadek, no ale mnie to nie dotyczy, a to nagle ci zaczyna dotykać, więc jakby im bliżej to zagrożenie się pojawia, to tym bardziej je odczuwasz jako naprawdę realne i namacalne, w związku z czym tym faktycznie łatwiej ci reagować nerwowo, emocjonalnie na różne sytuacje, które pewnie jeszcze rok temu nie robiły nawet wielkiego wrażenia. Natomiast jakby clue tego rozdziału o kryzysie to nie jest ten kryzys ekonomiczny, z którym w tej chwili się już mierzymy. My tę rozmowę nagrywaliśmy w kwietniu chyba, czy w maju, więc jeszcze przewidując przebieg wypadków, a nie analizując go. Natomiast udało się przewidzieć w tej rozmowie faktycznie praktycznie w 100%, dlatego że to nie jest pierwszy kryzys, który przechodzimy i dlatego, że my na poprzednich kryzysach się niczego nie nauczyliśmy po prostu. I my z profesorem Mączyńską analizujemy kryzysy zarówno w Stanach w latach 30., Wielką Depresję, jak i kryzys 2008-2009, który się już rozlał po Europie, również do Polski dopłynął. I również jakby ten dzisiejszy, jakby analizując przede wszystkim nie to, co tam się działo, tylko co zostało potem zmienione po tych kryzysach, bo Paul Romer, wybitny ekonomista, laureat Nagrody Nobla, kiedyś powiedział bardzo mądre zdanie, że kryzys jest zbyt straszną rzeczą, żeby go zmarnować. A wygląda na to, że my wszystkie kryzysy do tej pory ostatniego wieku koncertowo zmarnowaliśmy, że się niczego nie nauczyliśmy, że naszym głównym dążeniem po kryzysie jest jak najszybszy powrót do normalności, do status quo ante, do tego, co uznawaliśmy za standard, a nie wyeliminowanie przyczyn tego kryzysu. I nawet jeśli patrzymy tylko na ostatni kryzys ekonomiczny, czyli 2008-2009, to fundamentalne skazy, które do niego doprowadziły, nie zostały wyeliminowane. Jakby jest dzisiaj gorzej niż było na tym konkretnym odcinku. System finansowy globalny został rozregulowany jeszcze bardziej ryzykownymi, jeszcze bardziej złożonymi aktywami się obraca, jeszcze bardziej jest to wszystko lewarowane i jeszcze większe ryzyko jest, że to powtórzy, że ten scenariusz się powtórzy, niż był w 2006 czy 2007 roku. Giełdy spadły o połowę, ludzie stracili majątki życia, stracili domy, mieszkania, pracę, masowe bezrobocie i niczego się nauczyliśmy, bo najwyraźniej ta światowa finansjera jest zbyt mocno zakorzeniona i zbyt silnym jest organizmem, żeby tylko taki jeden kryzys, który spadł przede wszystkim na głowy maluczkich, zwykłych ludzi, mógł nim w ogóle zachwiać, więc jakby teraz wracając do początku twojego pytania, jeśli się pojawia coraz więcej jakby takich gwałtownych protestów, przemocowych protestów, jakichś takich quasi-rewolucyjnych protestów, to być może faktycznie idziemy w stronę jakiejś gwałtownej przemiany globalnej, globalnego myślenia, globalnego systemu. Ona nie musi być koniecznie krwawa, że to nie musi być trzecia wojna światowa, ale być może dochodzimy do jakiegoś punktu przegięcia, za którym ci, którzy ten system i stworzyli i są jego największymi beneficjentami, zostaną po prostu wywiezieni na taczkach. Zostaną zmienione warunki, reguły gry. Nie od góry, tylko oddolnie. Być może tak będzie. Nie wiem, to jest na razie gdybanie. Chyba na chwilę mnie straciłem łącze. Ktoś to ale już jesteś cały, zdrowy i przystojny, nie przejmuj się. Tak, a to super. To super. A nie wiem, czy słyszałeś moje pytanie, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie i czy odpowiedziałeś, bo ja na chwilę cię straciłem. Nie, leciałem dalej z pytaniem, które zadałeś poprzednim razem. Czego się możemy spodziewać, kto tam może wiedzieć? Kurczę, wiesz, no. Kto by się spodziewał hiszpańskiej inkwizycji? Co, jeśli miałbym stawiać tutaj jakieś zakłady, to horyzont musielibyśmy jakiś najpierw określić. W jakim horyzoncie? Miesiąca, roku, 10 lat? Tak. Wiesz co, no to może w takim razie, bo tak, w twojej książce mówisz o różnych kryzysach, które mogą się pojawić, tak, w najbliższym czasie, które się już pojawiają i to niezależnie od pandemii. To może odwrócę to pytanie i najpierw zadam cię, który z nich wydaje ci się najbardziej nieuchronny
i który najbardziej nam, a który najbardziej nam zagrażający, chyba że jest to ten sam. No to z całą pewnością, że jeśli używamy przedrostka naj, no to naj na każdym polu będzie nadciągająca katastrofa klimatyczna. Znaczy, nie powiedziałbym, że nadciągająca, bo to sugeruje, że to jest jakaś chmura na horyzoncie, której jeszcze mamy sporo czasu. Nie, która już u nas jest, tylko jeszcze tego nie czujemy w naszej części świata. Tak należy to ocenić. Jak wiesz, ja dużo podróżuję po świecie i jestem reporterem podróżnym, który się specjalizuje w krajach globalnego południa. Jak jeżdżę po Afryce subsaharyjskiej, jak jeżdżę po Azji Południowej, to tam już nie ma pytania, czy zmiany klimatu, wiesz, trzeba zatrzymać za wszelką cenę, czy nie. No, to jest pytanie, to dokąd uciekamy raczej, albo to co zrobić, albo co ja mam zrobić, wiesz, panie premierze, jak żyć, w tym tonie. Profesor Sadowski, Maciej Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska, z którym rozmawiam w chwilowej anomalii o klimacie, który jest nestorem polskiej klimatologii, ja nie wiem, czy w Polsce jest ktoś z większą wiedzą na ten temat. To jest dość długi wywiad, w którym rozbrajamy wszystkie takie obiegowe wątpliwości. Jakby, a może to nie ludzie, może to glony w oceanach, a może to w sumie nic się nie dzieje, a może będzie po prostu o 2 stopnie cieplej, nic się nie stanie. Jakby cała masa różnych takich i mitów, i wątpliwości, jakichś takich fałszywych przesłanek i tak dalej, i tak dalej. Więc najpierw je wszystkie przepracowujemy, no i niestety okazuje się, że to wszystko lipa, na 100% z nich, a potem się przyglądamy przyszłości. Ja mu zadałem dokładnie to samo pytanie. Zadałem mu je w taki sposób, jeśli pandemia i kryzys z nią związany, wszystko, co jest z nim związane, organizacyjny, finansowy, polityczny, wolnościowy, ograniczenie naszej wolności, zdrowotny, infrastrukturalny, generalnie wszystko, co kosztuje i czas, nerwy i pieniądze, na skali od 0 do 100 oszacujemy jako 1, to w ciągu najbliższych 50 lat, jak on ocenia konsekwencje katastrofy klimatycznej? Ja bym powiedział 70. No to jakby o czym my tutaj mówimy? Jeśli choróbsko taka Franca zatrzymała świat, i świat się zatrzymał na dobrą sprawę, poświęcając swoją ekonomię w wielu różnych miejscach, na wielu różnych przejawów. I na dobrą sprawę sobie też nie poradził za bardzo z tym wszystkim, bo chyba trudno dzisiaj po prawie roku tych przebojów powiedzieć, że my sobie poradziliśmy jakoś. No raczej słabo sobie poradziliśmy, przynajmniej tutaj z tej naszej polskiej perspektywy. To jak my sobie mamy zamiar poradzić z czymś, co jest 70 razy większe? I co nie to, że będzie tutaj być może, a być może nie, a może przejdzie obok, bo to nie jest letnia burza, która może pójść bokiem. To jest coś, co już jest i my już to odczuwamy, tylko jeszcze nie na tyle, żeby nam się zaczął palić dach, bo już mamy coraz dłuższe susze, już mamy coraz więcej gwałtownych ulew i małych powodzi i zalań, już mamy rosnące ceny żywności, już mamy rosnące ceny energii elektrycznej i paliwa, jakby te koszty już widzimy, tylko one są na razie jedynie na poziomie portfela dla większości ludzi. Rolnicy załamują ręce, wali im się życie, ale standardowy konsument po prostu płaci więcej za jabłka i ziemniaki i narzeka jakby w sklepie, no kupi trochę mniej albo będzie rzadziej jadł mięso. No to jest jakby na razie główny efekt, który my możemy jakby odczuwać na takim naszym codziennym poziomie. Ale profesor Sadowski mówi jedną rzecz, że jakby ironia tej całej sytuacji polega na tym, że te kraje, które naprawdę mogłyby coś zrobić i faktycznie mogłyby zacząć przeciwdziałać, próbować to nie tam zatrzymać, ale spowolnić albo wytworzyć technologie, które pozwoliłyby nam się jakoś tam uratować, to są te kraje, które żyją w umiarkowanej strefie klimatycznej, która w tej chwili jeszcze nie odczuwa tych zmian tak bardzo jak wszystkie pozostałe. A te pozostałe, on mówi tak, jakby ci, którym się pali dach, to nie mają czasu na dywagację, bo próbują ugasić pożar, a ci, którym się jeszcze nie pali, to dywagują, czy to w ogóle ma sens, czy trzeba kupić gaśnicę, czy może lepiej, może w ogóle dajmy sobie trochę czasu, a może pojedźmy na wakacje, a może lepiej znajdziemy jeszcze jakieś lepsze rozwiązanie. By tam nie ma dywagacji, jest walka o śmierć i życie na dobrą sprawę, a u nas, w naszej części świata jest dywagacja. A to właśnie od tej naszej części świata niestety najwięcej zależy. Więc ja się spodziewam, że w najbliższych 10-leciach i to w ciągu najbliższych 15-20 lat my zaczniemy dostrzegać, że katastrofa klimatyczna to nie jest temat tylko klimatu, tylko że to jest temat, który będzie miał przełożenie na tak wiele aspektów naszego życia, jak na przykład imigracja albo fale uchodźców. To, co mieliśmy w 2015 roku, to jest w ogóle przygrywka. To jest uwertura tylko do tego, co nas czeka w najbliższym czasie. Spójrz na mapę. Jeśli Afryka się stanie w sporej części niezdatna do życia, to dokąd Afrykanie będą uciekać?
Pokaż mi, jak nie będą mieli tratwy, którą dopłyną, wiesz, do Brazylii, a raczej nie będą uciekać w tamtą stronę, to mają tylko jedną drogę. I to jest droga na północ, to jest droga tutaj. Więc jeśli w 2015 roku Europa się ufortyfikowała, bo miała poczucie jakiegoś w ogóle śmiertelnego zagrożenia z powodu miliona osób, które w znakomitej większości uciekały przed wojną w Syrii, a w mniejszej części szukały lepszego życia, przepływając Morze Śródziemne z Afryki, no to teraz sobie to pomnóż przez 100, a co jeśli będzie 100 milionów ludzi, albo 200 milionów ludzi, albo 500 milionów ludzi? Bo to nie będzie tylko problem Afryki, to będzie problem bardzo wielu miejsc na świecie, które już w tej chwili się stają niezdatne do życia. Wiesz, my tutaj sobie dywagujemy, a w tym czasie Unia Afrykańska, odpowiednik Unii Europejskiej, w absolutnie bezprecedensowym porozumieniu buduje gigantyczny mur przez całą szerokość, tak, z drzew, zielony mur przez całą szerokość kontynentu. To jest odległość chyba jak z Warszawy do Bangkoku, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak. Wyobraź to sobie. To jest chyba z 13 tysięcy kilometrów. To jeszcze mając takie niskie fundusze, jak niskie PKB, te kraje potrafią zrobić coś takiego niesamowitego. To jest. Oczywiście. To jest piękne, to daje trochę nadzieję. A sadzą miliardy drzew, żeby zatrzymać pustynnienie Sahary, jakby ekspansję pustyni, która im zabiera domy i miejsce do życia. A my tutaj się zastanawiamy, czy lepiej inwestować w wiatraki, czy w atom, czy w co, a może będzie jakaś metoda utylizacji CO2 z atmosfery i tam to i tamto. No, mamy jeszcze ten komfort, że możemy się faktycznie tymi rozważaniami zajmować, ale już są miejsca na świecie, w których nie ma takiego komfortu i tych miejsc będzie coraz więcej. Tak, wiesz co, w sumie to, w jaki sposób uderza nas ten kryzys klimatyczny, to w Polsce w 2017 roku dość mocno czuliśmy punktowo w momencie, w którym była ta wielka nawałnica, która zniszczyła 50 tysięcy hektarów w okolicy Rydla na Pomorzu. To są akurat tereny, z których ja pochodzę. I powiem ci, że jak ja przyjechałem parę miesięcy po tym i zobaczyłem, co to jest, ja byłem w szoku, bo to wyglądało, jakby ktoś zrzucił bombę. Po prostu. Te drzewa były połamane. Ja profesora Sadowskiego spytałem, co by się stało w Polsce, gdyby poziom mórz i oceanów na świecie się podniósł o 50 cm, czy tam o metr, nie pamiętam, jaką przyjęliśmy wartość. To nie jest dużo, jakby zwłaszcza w kontekście nieuchronnego podniesienia się poziomu mórz i oceanów, więc to nie jest tak, że to jest jakieś tam gdybanie, no to jest raczej bardzo realistyczna perspektywa. Pytanie tylko, czy raczej za 20, czy za 70 lat, bo możemy w takich kategoriach to rozważać, więc jakby jak on mi odmalował mapę Polski, to się trochę złapałem za głowę, no. Bo nagle się okazuje, że wiesz, Żuławy, że Pomorze w dużej mierze, że Kaszuby, tracą na dobrą sprawę miejsce do życia. No, to znaczy, jeśli wody podziemne, gruntowe się zasalają i cały ekosystem roślinny obumiera natychmiast, bo nie będzie w stanie jakby tego przetrwać i nie jesteś w stanie tam nic sadzić i trawka w twoim ogródku nie chce rosnąć, nawet jeśli ją podlewasz i tak dalej, a spora część tych terenów zostaje po prostu podmokła, zalana, wiesz, taka bagnista się robi, się zaczynają walić domy, no to powiedz mi, dokąd ci ludzie się mają przenieść. My jakby nie musimy mieć fali uchodźców z Syrii albo z Maroka, żeby mieć problem jakby z terenem do życia. No, wystarczy, że będziemy musieli przesiedlić Żuławy i Pomorze. I co wtedy? Dokładnie. Ale wiesz, co mnie szczególnie jeszcze przeraziło, kiedy był ten kataklizm w Suszku Rytlu, ogólnie tam w tamtych regionach na Pomorzu, nie tylko to, że te drzewa zostały ścięte, nie tylko to, że został zniszczony ten ekosystem, i to było naprawdę wiele lat pracy, tam całe moje dzieciństwo spędziłem w tych lasach i straciłem to z dnia na dzień, wielu ludzi wpadło w depresję z tego powodu, ja się nie dziwię, no, teraz sam nie mieszkam i tak naprawdę dzięki temu chyba tego uniknąłem, ale to, w co ludzie zaczęli mówić później, no bo to jest ewidentnie efekt tego zmian klimatycznych, ten gwałtowna rzecz, która się stała. Natomiast okazało się, że ludzie, którzy tam mieszkali, niektórych znam, część z nich zaczęła mówić, że to było zbyt dziwne, że to była nowa broń, że to była tak przez Rosjan testowana i zaczęły stworzyć teorie spiskowe, które ci ludzie, naprawdę oni w nie wierzyli, to było przerażające. I to samo obserwujemy w czasie pandemii, że powstaje mnóstwo jakichś fake newsów, które się rozchodzą wiralowo i nawet jeśli ktoś nie poddaje się pewnym rzeczom, które są w mediach, to się zaczyna poddawać jeszcze jakimś gorszym oszołomstwom, które się pojawiają gdzieś w internetach i ci ludzie rosną w siłę i są w bardzo dużej ilości w ogóle, którzy mówią właśnie, że nie ma pandemii, że nie ma zmian klimatycznych, albo nawet zaczynają mówić, że Ziemia jest płaska. Przy tym wykonując po prostu strasznie, strasznie szkodliwą robotę, bo o ile jeszcze gadanie jakichś tam paru ludzi o tym, że w Suszku tak naprawdę Rosjanie uderzyli jakąś bronią akustyczną, nie pamiętam już, no szczerze mówiąc, jakiego sformułowania, jakie sformułowanie to oczywiście jest strategicznie istotnym punktem zbrojeniowym, tak. Więc trzeba było wyeliminować właśnie ten.
No zdecydowanie. To w przypadku pandemii to już mamy gigantyczny problem, bo to są pewne zachowania, które mogą powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby. No przynajmniej jest jakiś konsensus naukowy, według Lanceta przynajmniej był, co do noszenia maseczek. Jest cała masa ludzi, którzy po prostu nie będą nosić maseczek i się nagle odzywają w środowiskach, których bym w życiu nie spodziewał się, że w takich ludzi znajdę. I powiedz mi, czy jak można w ogóle według ciebie walczyć z zagrożeniem, z tą plagą fake newsów? Zadałem to pytanie Piotrowi Stanisławskiemu z Crazy Nauki, popularyzatorowi nauki, który próbuje na nie odpowiedzieć od 20 lat. Nie bardzo miał dla mnie proste jakby odpowiedzi, bo to jest rozmowa w tej książce w sumie o języku antynauki bardziej, o nierównych szansach w starciu na zasięgi i na jakby przekonywanie ludzi do swoich racji między światem nauki i światem antynauki, bo świat nauki jest niezwykle zniuansowany i bardzo rzadko, ale to naprawdę bardzo rzadko używa zdań takich twierdzących albo z wykrzyknikiem, albo czegoś jest tak naprawdę stuprocentowo pewny. Raczej używa takiego trochę warunkowego języka, czyli naukowcy mówią, taki i taki efekt może mieć wpływ na to i na tamto, albo może zwiększać ryzyko tego i tego. No tak brzmi trochę miękko, tak? Jakby to są ustalenia naukowe, ale w przekazie to brzmi tak miękawo. No to nie jest ktoś, kto wychodzi i mówi, dobra, ja mam lek, was wszystkich uratuję. Jak ktoś mówi coś takiego, to od razu strzyżesz uszami, myślisz, o kurde, no to już się zapisuje, tak? No i tacy szarlatanie jak Jerzy Zięba po prostu kapitalizują ten efekt. Jerzy Zięba proponował, jeśli dobrze pamiętam, wstrzykiwać sobie roztwór perhydrolu, tam podchlorynu sodu, czyli w truciznę do odkażania narzędzi chirurgicznych. I to nie był jedyny czubek, który mówił takie rzeczy, bo drugim czubkiem o wiele większym wpływie był prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który mając swoich doradców naukowych za plecami, którzy nie wiedzieli, co mają zrobić z rękami, z oczami, po prostu tak siedzieli, patrzyli w ziemię, bo on opowiadał jakby przed nimi takie brednie na konferencjach prasowych, że szkoda gadać. Znaczy ktoś mu tam powiedział, że ultrafiolet wybija wirusy. No to, że należy podświetlać pacjentów, a najlepiej w ogóle to podskórnie podświetlać, żeby pod skórę wpuszczać jakieś lampki i w ten sposób będziemy wybijać. I to mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. Come on. To jest ten koleś, który ma czerwony guzik atomowy, przypominam. Więc jakby, to jest przerażające. Dla mnie to jest dopiero przerażające. To, że Jerzy Zięba, który naprawdę na różnych ludziach, którzy albo są trochę naiwni, albo nie mają żadnej wiedzy naukowej czy medycznej, albo są po prostu postawieni w takiej życiowej sytuacji, że są gotowi zrobić cokolwiek, by uratować swoje życie albo życie swoich najbliższych, że on ich cynicznie wykorzystuje, zarabiając na te miliony złotych. Jestem w stanie to zrozumieć, jakby dlaczego on to robi, ale jakby będąc na fotelu prezydenta jednego z najważniejszych, najbardziej wpływowych krajów świata mówić takie rzeczy, to mi się w głowie nie mieści zupełnie. Co, że ten człowiek zdobył przed chwilą prawie 50% głosów w Stanach znowu. Nie nauczyliście się chłopaki i dziewczyny na pierwszym fuck-upie 4 lata temu? No dajcie spokój. Więc Piotr mówi jakby jedno, że nie ma prostego narzędzia, które można by się było przeciwstawić. Wiesz co, tutaj mówimy o takich bardzo pesymistycznych rzeczach, a w twojej książce to, co mi się spodobało, to było też to, że podajesz też dużo protipów o tym, w jaki sposób przetrwać różnego rodzaju kryzysy, które się pojawiają. Stresowe, jakieś totalnie, które mogą skasować cywilizację, którą znamy. Bo rozmawiasz i z psychologiem, i socjolożką, i z psychologiem, instruktorem psychologii kryzysowej, tak? Czy dobrze pamiętam? Konfliktu. Wiśniewskiego, pana tytuł? Być może tutaj coś pomieszałem. Psychologia konfliktu, to jest taki obszar. No i także z Prepersem. Tak. Okay. Już się odpowiadam, dobra, jasne, już ci odpowiem. Widzę, dokładnie. Że jakaś dłuższa zwrotna, więc pewnie nie możemy tak się szybko wymieniać opiniami. Wiesz co, tak, jakby tam są trzy wywiady, które na pewno są po prostu narzędziówkami, to znaczy dają ci konkretne rady, rób tak i śmak. Pierwszy to jest dr Maja Sawicka, czyli socjolożka, która pokazuje mechanizmy, którymi się możesz zarażać różnymi emocjami albo różnymi postawami społecznymi. Jeśli jesteś ich świadomy, to już dużo łatwiej ci się przed nimi obronić, bo jesteś świadomy tego efektu. Czyli na przykład rozumiesz, w jaki sposób teorie spiskowe się rozprzestrzeniają, że przede wszystkim bazują na jednoczynnikowym wyjaśnieniu. Czyli w bardzo złożonej rzeczywistości, w której jest wielu aktorów, wiele powodów, wiele zbiegów okoliczności, wiele płaszczyzn i aspektów, znajdują jednego winnego i wskazują go palcem.
I na tym bazują teorie spiskowe, że jest jeden winny, którego można obarczyć odpowiedzialnością i do tego jeszcze jest to mocno emocjonalny przekaz i on się w ten sposób rozprzestrzenia. Więc jak jesteś świadomy tego, to już jakby wiesz, na co uważać. Dwa pozostałe to już są naprawdę takie czysto narzędziowe. Pierwszy to jest wywiad z Jackiem Wiszniowskim, czyli wspomnianym instruktorem sił specjalnych, psychologiem konfliktu, który mówi po prostu, jak ludzie, my, homo sapiens, reagujemy w obliczu różnych kryzysów, gwałtownych, mniej gwałtownych, pełzających, przedłużających się, spadających ci na głowę i tak dalej, i tak dalej. Jak reagujemy w środku biochemicznie, co się dzieje w naszych organizmach i jak możemy na to odpowiedzieć, czyli jakich technik możemy użyć, żeby powstrzymać te reakcje albo żeby je zmienić w coś korzystnego. To był w ogóle dla mnie super fajny wywiad, bo ja jakby pracuję bardzo dużo w terenie i szkoleniowo, i na pustyniach, i w dżunglach, i tak dalej, i tak dalej. I te rzeczy, które on mówił ze swojego doświadczenia, ja wielokrotnie widziałem jakby w terenie ze swoimi grupami, ze swoimi podopiecznymi, i tak dalej, i tak dalej. I jakby wszystko się sprawdzało w punkt, więc jakby mogę zaświadczyć ze swojej strony, że wszystkie te techniki i procedury, które on proponuje, są naprawdę super skuteczne i warto je znać. I trzecim w końcu wywiadem, który odpowiada tak narzędziowo na te wyzwania, jest wywiad z Prepersem, faktycznie pionierem ruchu preperingu, Piotrem Czurybą, którego pewnie niektórzy mogą uznać za po prostu wariata, który w jakimś lesie buduje sobie schron i się uczy strzelać i jego dzieci strzelają z łuku i polują w razie czego i są w stanie przetrwać w lesie 3 miesiące, jeśli trzeba będzie. Okej, jakby może, można go uznać za wariata, ja go za takiego człowieka absolutnie nie uważam. Uważam, że jest niezwykle racjonalnie myślącym gościem, który po prostu skupia się na trochę innych aspektach rzeczywistości, trochę inne przewiduje, na inne się szykuje, a robi to na dobrą sprawę dla fanu, dla własnej zabawy. To nie jest gość, który po prostu, wiecie, maniak teorii spiskowych i jak po prostu z conspiracy theory albo z archiwum X. Absolutnie nie. To jest trzeźwo myślący człowiek, który po prostu lubi ten obszar wiedzy i lubi go sobie eksplorować. Więc sobie eksploruje, wyciągając z niego bardzo ciekawe jakby pytania i wnioski, z którymi konfrontował mnie w trakcie tej rozmowy, bo on bardzo często odwracał pytania. Ja go pytałem o coś, na przykład, czy nie jest przesadą budowanie za 20 milionów dolarów schronu atomowego w Teksasie, w którym twoja rodzina będzie w stanie przeżyć 5 lat. Czy to już nie jest przeginka? On pytał, a ile byłbyś w stanie gotów wydać, żeby uratować życie swojej rodziny? No i jakby przy tak zadanym pytaniu faktycznie nagle się okazuje, że to nie jest przeginka. To znaczy, jeśli wierzysz, że im coś grozi, albo masz powody przypuszczać, że im coś grozi, no to zrobisz wszystko, co jest w twoim zasięgu. Jeśli jesteś super bogatym rancherem z Teksasu, dla którego 20 milionów dolarów to nie jest jakiś wielki wydatek, albo taki, który w sumie jesteś skłonny wydać, ponieść, no to czemu w sumie nie? No to w jego świecie to jest odpowiednik kupienia 2 kanistrów z benzyną oraz okupienia się w suchej spiżarni tam na miesiąc, powiedzmy. Na moim poziomie. No to ranchera preparing to będzie właśnie 20-milionowy schron atomowy. I tak też można. Więc tak, jakby oprócz takiego dywagowania czysto abstrakcyjnego, w tej książce jest dość dużo takich po prostu konkretnych narzędzi, procedur, takich, że można czytać z notatnikiem, sobie robić i potem instrukcja krok po kroku, aha, jest pandemia, no to robię to, 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 to i to i przechodzę to dużo spokojniej niż tą poprzednią. Ja nie ukrywam, że ten rozdział z panem Prepersem bardzo mi też dużo uświadomił w momencie, w którym szedłem na protest w związku z strajkiem kobiet i się zastanawiałem, jak policja będzie reagować, że wszystkie scenariusze wypisaliśmy, gdzie my mamy się spotkać, jeśli by kogoś złapała policja, to jak zachować się. To są takie proste rzeczy, nad którymi wcześniej nie myślałem. A w pewnym momencie zacząłem analizować sobie te plany, więc no całe szczęście nic się nie stało, ale wydaje mi się, że to jest chyba do każdej sytuacji kryzysowej bardzo fajnie zastosować ten scenariusz. Tak, bo preparing generalnie ma trochę wspólnego z pierwszą pomocą, pod takim względem, że jeśli pójdziesz kiedyś na szkolenie z pierwszej pomocy, to wchodzisz tam z takim wyobrażeniem, jakby, że ratowanie czegoś życia to jest tak, często takie wyobrażenie, że dławi się jakiś żul na ławce w parku. No jakby musisz mu pomóc, no bo nie spojrzysz sobie po prostu potem w oczy. A wychodzisz z tego szkolenia z takim przekonaniem, mój Boże, jeśli moje dziecko się będzie dławiło, tak, albo moją córkę dziabnie osa, albo moja mama nagle cała zsinieje, to będę wiedział, co zrobić. Jakby zmienia się w ogóle kategoria myślenia. I gdy się zaczynasz zajmować preparingiem, albo rozmawiasz z prepersami, to oni ci bardzo szybko wyjaśniają, że byłeś w sumie dość głupi, bo ty ich postrzegasz jako takich nieszkodliwych wariatów, którzy się szykują na jakąś atomową zagładę. Wiesz, na świat ze świata metro.
No, oni mówią, to chyba masz, za dużo pograłeś na komputerze albo się naglądałeś cyberpunka, bo my nie o takich rzeczach tutaj w ogóle myślimy. I oni zaczynają zadawać super jakby podstawowe pytania, na przykład, a jeśli będzie blackout z powodu suszy, to nie będzie jakieś zagrożenie militarne albo biologiczne, czy chemiczne, czy jakiekolwiek inne, wojenne, tylko po prostu niedobór prądu w gniazdku, tak? I połowa miasta straci prąd, albo całe miasto straci prąd i nie będzie przesyłu GSM, nie będzie w stanie zadzwonić do swojej żony, dziewczyny, brata, chłopaka, kochanka, kochanki, whatever. Jakby, to co zrobisz wtedy? Gdzie wy się znajdziecie? Jak się znajdziecie? Jeśli trzeba będzie opuścić miasto, to czy wiesz, jak to zrobić? Czy jeśli nie będziecie mieć ze sobą kontaktu, to będziecie w stanie się spotkać w jednym miejscu, jeśli trzeba będzie z tego miasta uchodzić? Na przykład syreny? No i jakby nie wiesz, co się dzieje, ale dobrze by było się gdzie chować. No, czy wiesz, gdzie się schować, w jaki sposób? Czy na strychu lepiej, czy w piwnicy? Czy u siebie w domu, czy iść do parku? Tak? Jakby, czy szukać miejsca ewakuacji, czy wyjeżdżać z miasta? No, jakby, to są takie pytania, na które możesz sobie odpowiedzieć przy stole w kuchni, na dobrą sprawę. Siedzisz i sobie rozpisujesz scenariusze, ja zrobię to i to i to i to i to i tamto. I ponieważ ja akurat żyję w takim świecie, w którym różne plany B, C, D, E, F oraz tak zwany efekt Sapolskiego jest niezwykle jakby ważnym narzędziem, jakby we wszystkich projektach wyprawowych, zwłaszcza takich bardziej niebezpiecznych, ekstremalnych, że jesteśmy mocno przygotowani na wszelkie ewentualności i wiemy, jak to robić. To zobaczyłem, że on dokładnie tymi samymi kategoriami myśli na po prostu trochę innym polu. I co więcej, powiedziałbym dzisiaj, że ja powinienem myśleć tak jak on, a nie on powinien myśleć tak jak ja. Znaczy, bo on mi zadał serię pytań, na które ja nie potrafiłem w ogóle odpowiedzieć, a które były tak banalne i tak oczywiste. Na przykład, jeśli twoje dziecko jest w przedszkolu, jest sygnał ewakuacji. Czy ono będzie wiedziało, co zrobić? Czy ty będziesz wiedział, co zrobić? Czy będziesz wiedział, dokąd ono zostanie zabrane i czy w ogóle zostanie dokądś zabrane? I w którą stronę należy uciekać? Jakby jak analizować ryzyko? Jakie będą metody jakby ewakuacji? Czy w ogóle kiedykolwiek się tym interesowałeś? I odpowiedź brzmi, w sumie to nie, no bo zawsze zakładałem, że tam jakieś procedury są i kto się tym zajmie. I on mówi, kto się będzie zajmował twoim dzieckiem? Ty się powinieneś zajmować swoim dzieckiem. No więc jakby gdy tak zaczynasz rozmawiać na takim poziomie, to się okazuje, że cały ten ruch preparingu to jest ruch chronienia siebie i swojej rodziny. I niekoniecznie przed jakimiś wirtualnymi zagrożeniami typu trzecia wojna światowa, tylko takimi bardzo przyziemnymi, prostymi, normalnymi rzeczami, na które my nie jesteśmy w ogóle przygotowani. Ja tylko dodam tutaj od siebie, że propos tego, wiem, że jest monotematyczny, ale to jest taki kataklizm, który dotknął naprawdę moich bliskich w 2017 roku, to właśnie to nie było tak, że tylko drzewa połamało. Ci ludzie na tydzień stracili prąd i na tydzień stracili... Kolega, który się tam zajmował kryzysową komunikacją, powiedział: Mikołaj, jeśli chcesz coś komuś przekazać z Rytla, to musisz tam pojechać z informacją, bo tylko i wyłącznie to jest jedyna droga komunikacji, jaka w tym momencie jest, więc to nie są takie abstrakcyjne sytuacje, już je znamy z życia. A powiedz nam, Tomku, może tak na koniec, tutaj podałeś kilka takich praktycznych, fajnych rad, a czy możemy zrobić cokolwiek, by nie zostawić naszym dzieciom świata, który zmieni się w piekło? Ha. Masz jakieś dobre słowo na koniec, czy raczej nie za bardzo? Tak. Czy coś możemy jako jednostki, czy jako świat? Jako jednostki obawiam się, że niewiele, bo okej, jeśli mam być tak naprawdę szczerzy, to czy ty albo ja nagle zredukujemy ilość jedzonego mięsa, czy przejdziemy na weganizm, albo będziesz kupował tylko ciuchy z lokalnych manufaktur fair trade, albo będziesz chodził do sklepu z biożywnością, z własnym pojemnikiem i miał wyłącznie energooszczędne żarówki i wszędzie jeździł rowerem, jakby to twoje jednostkowe działanie nie będzie miało krytycznego znaczenia dla globalnego systemu. Nawet jeśli będzie nas więcej, znacznie więcej, to też nie musi wcale mieć krytycznie dużego znaczenia dla tego globalnego systemu. Wystarczy, że w Chinach zostanie powołana nowa specjalna strefa ekonomiczna, tam powstanie 8 zakładów produkcyjnych, które będą emitować o wiele więcej związków węgla i siarki do atmosfery niż to, co my zaoszczędzimy tymi naszymi wyborami konsumpcyjnymi. Więc jakby jeśli rozpatrujemy to na takiej zasadzie, jakby czy moje działanie ma faktycznie jakiś wpływ, to odpowiedź uczciwa brzmi, no nie, nie ma. Na dobrą sprawę nie ma żadnego. Ale jeśli zadajesz to pytanie, czy my jako społeczeństwa mamy na to wpływ, to już odpowiedź brzmi tak. A społeczeństwa składają się z sumy jednostek. I twoja osoba
to nie jest tylko ten efekt, który, ten korzystny efekt, który uzyskujesz tymi, tym takim odpowiedzialnym życiem, na które ekolodzy przez cały czas tutaj wywierają presję, tak, że rowery, że niska emisja albo zerowa emisja, zero waste, że odpowiedzialne jedzenie, marnowanie żywności, że przesiadka na bardziej roślinną kuchnię, jeśli nie w całości roślinną kuchnię itd., itd. Więc jakby te wszystkie rzeczy, które do znudzenia nam wszyscy w mediach powtarzają, one mają olbrzymi sens, ale nie dlatego, że te twoje tam konkretne zyski kilowatów, czy wiesz, kilogramów CO2 emitowanych do atmosfery, czy zmniejszasz ślad węglowy, czy ślad wodny, że to jest największy zysk. Nie, największym zyskiem jest to, że za twoją osobą jakby z ciebie biorą przykład inni. I tak jak chwilę wcześniej rozmawialiśmy o tym, że społeczeństwa dochodzą do jakiegoś poziomu gotowości, często nawet o tym w ogóle nie wiedzą i wystarczy iskra, żeby to wybuchło. To działa w negatywną stronę i że są zadymy na ulicach i rewolta i ludobójstwa i wojna domowa, ale to może ten sam efekt działa w pozytywną stronę. Jakby w ten sam sposób do pozytywnych zmian dojrzewamy. I być może, tylko być może, tutaj na razie hipoteza robocza, jakby te zachodnie społeczeństwa, w których żyjemy, idą coraz bardziej w stronę jednak tego przełomu, takiego przesilenia, że my widzimy, że nie możemy naszym dzieciom zostawić piekła i że jeśli nie my, to nikt inny. I być może to, że ty przesiądziesz się na weganizm i ja, nic nie zmieni, ale jeśli ty się nie przesiądziesz i ja się nie przesiądę, to może zabraknąć tej iskry po prostu. Jeśli wystarczająco wiele osób przejdzie, a w teoriach socjologicznych na temat zachowań zbiorowości, Te wszystkie zachowania i reakcje i postawy się multiplikują błyskawicznie, jakby w postępie po prostu geometrycznym. I to też widzimy teraz w trakcie pandemii, tak? Najpierw był jeden przypadek, dwa, no to jest za problem. Ale jeśli wszyscy przestaniemy na to zwracać uwagę, to za chwilę jest 10 tysięcy, za chwilę będzie 200 tysięcy albo 2 miliony. Bo to tak szybko po prostu leci. W związku z czym jakby my jako zbiorowość mamy szansę przetrwać taką pandemię, jeśli zachowamy się racjonalnie i odpowiedzialnie. I jako zbiorowość mamy szansę się uratować przed katastrofą klimatyczną, jeśli jako zbiorowość zaczniemy się zachowywać racjonalnie i odpowiedzialnie. I jakby to nie chodzi o to, że ty musisz, ja, jeszcze 5 osób już będzie dobrze, tylko jakby muszą wszyscy, którzy mogą, żeby osiągnąć tę masę krytyczną, bo problem polega na tym, że my nie wiemy, gdzie ta masa krytyczna jest, na jakim pułapie. I być może taka Greta Thunberg i dwie inne albo 6 innych osób tego typu, młodego pokolenia nastolatki, 20-parolatki, będą tymi triggerami, tymi zapalnikami, które wzbudzą taką faktycznie globalną na zachodzie rewoltę, zmiany na lepsze. Ale one nie wzbudzą, jeśli to podglebie nie będzie gotowe. A to podglebie to jesteśmy właśnie my. Więc ja tutaj jakby myślenie takie merkantylne, wiesz, czy ja mogę coś zrobić, albo czy mi się to opłaca, wydaje mi się, że jest dość durne, bo nie mamy planety B. I jakby to my nie mówimy o dobru jakichś w ogóle dziwnych ludków gdzieś tam z Azji Południowo-Wschodniej, z którymi nie mamy nic wspólnego i no nie każdy sobie radzi sam. Jak trwoga to do Boga, no każdy ma swojego, tylko mówimy o swoim życiu i o życiu naszych dzieci, naszych rodzin, o naszym dobru albo naszej katastrofie. Więc wydaje się, że jakby te zmiany, które w życiu musielibyśmy wprowadzić, żebyśmy w ogóle mieli jakąś szansę, są konieczne, ale one też nie są takie hardkorowe. I jakby każdy, kto chociaż na przykład wyrzucił telewizor, tak jak mówię, że się pozbyłeś telewizora, ja dokładnie tak samo, kiedyś nam to się przecież wydawało w ogóle nie do pomyślenia, a potem wyłączyłeś telewizor i nagle się okazuje, że i dlaczego dopiero teraz? Jakby przecież to miało, no to miało tak olbrzymi sens. Teraz sobie nie wyobrażasz, że w ogóle wróci do oglądania telewizji. I z innymi zachowaniami przyzwyczajeniami konsumpcyjnymi jest dokładnie tak samo, że na początku one się wydają w ogóle absurdalnie trudne, niewykonalnie trudne, a jak się zaczniesz to gryzać i spróbujesz na tydzień, na chwilę, na jeden dzień, tak się okazuje, że w sumie to nie ma takiej dużej różnicy. W sensie, czy ty chodzisz z butelką wody kupioną w sklepie, czy z własnym bidonem, z wodą z kranu, masz co pić, więc jest, generalnie jest okej. Okay. Tak? Czy weźmiesz tą słomkę pieprzoną, czy nie? No naprawdę, to jest taki symbol. No, słomki nie mają wielkiego znaczenia, nie oszukujmy się. To jest taki symbol tego konsumpcjonizmu, który ma w dupie świat. Tak. I jakby, czy słomka jakkolwiek korzystnie wpływa na doświadczenie picia napoju w knajpie? No fakt nie, no po prostu się przyzwyczailiśmy, bo nam zawsze podobają te słomki cholerne. No to teraz nie bierz tej słomki i zobaczysz, że świat się nie zawalił. I to samo dotyczy wielu różnych innych wyborów. Czyli powinniśmy dawać dobry przykład, zmieniać się, organizować i czytać chwilową anomalię.
Zwłaszcza to ostatnie, żeby jak tak, najwięcej uratuje świat. Z pewnością. Dzięki Ci, Tomku, za świetną rozmowę. Będziemy chyba już dużo przekroczyliśmy czas, ale nie żałuję ani sekundy, bo była to pasjonująca rozmowa. Wiesz co, ja widzę, że tak jednym okiem patrzę w dół, bo ja tutaj mam podgląd. Widzę, że były pytania. Ja bym się czuł bardzo nieswojo, gdybyśmy mieli jakieś pytania. Dobra, my sobie pogadaliśmy, ale jeśli dobra. Widzieliśmy, to poświęćmy jeszcze te parę minut i odpowiedzmy. Dobrze, przecież bardzo przepraszam, po prostu nie dostałem, widocznie musiał mi internet nawalić, ponieważ te pytania do mnie nie spłynęły. Dobra, to ja patrzę. Od Renaty ja przechodzę jakieś pytanie. Okej. Renata pyta tak. Czy nie masz wrażenia, że ten kryzys, jeśli nie nastąpi coś katastrofalnego dla zwykłego Kowalskiego, nie spowoduje w ludziach większych zmian w postępowaniu w stosunku do planety? Moje odczucie jest takie, że świat się przed nami broni. Rozmawiasz o tym w jednym z rozdziałów w książce. Poruszasz temat ekologii i tego, że na wiele ruchów jest już za późno. I no tak, to jest dość defetystyczna wizja, ale ja w dużej mierze ją podzielam. Mm-hmm. No właśnie dlatego, że historia poprzednich kryzysów wskazuje, że metodą wyjścia z kryzysu dla nas, jako dla społeczeństw, nie jest wyeliminowanie źródeł tego kryzysu, tylko zaleczenie ich i powrót do day by day, do takiego normalnego życia. Fajny masz tam głośnik, który... Proszę, chyba, się po prostu próbuję... Próbowałem nie przez sekcję komentarzy w miliardzie, zobaczyć to na Facebooku, ale to chyba w moim przypadku się nie uda. Dobra, spoko, ja mam podgląd w razie czego. Więc w moim przekonaniu ten kryzys nie wprowadzi jakiejś radykalnej zmiany, jeśli chodzi o stanowisko ludzi w stosunku do planety, bo będziemy ratować swój dobytek i swoje życie, w sensie tak będziemy pokiereszowani finansowo, organizacyjnie, dostępem do pracy i tak dalej, że to będzie pierwsze, czym się zajmiemy. Czyli zdrowie oraz byt, finanse. Natomiast mam poczucie, że być może ten kryzys doprowadzi do jakiejś restytucji znaczenia nauki, a być może również odpowiedzialności za słowo i na poziomie politycznym i medialnym. Nauki to wydaje się, że nawet być może już to następuje, bo parę miesięcy temu, czy parę tygodni raczej temu, był taki sondaż zrobiony, z którego wynikało, że 27% Polaków uważa, że pandemia to jest ściema, także to jest plandemia. Dosłownie parę dni temu opublikowano kolejną wersję tego sondażu, z którego wynika, że już 20%. To jest znacząca zmiana. 7 czy 8 punktów procentowych na takim poziomie to jest bardzo znacząca zmiana. Oczywiście. Co mogłoby sugerować, że słuchając z jednej strony profesora Simona, z drugiej strony Ryty Górniak, dochodzimy do wniosku, że być może oni jednak nie wiedzą tyle samo o sprawach, od których zależy moje życie albo moja śmierć i życie mojej rodziny. I być może pani Edyta Górniak pięknie śpiewała na Eurowizji i jest kobietą, no może hymn mniej pięknie śpiewała, ale za to pamiętamy, jest przepiękną kobietą, pięknie tańczy i świetnie się prezentuje w różnych ciuchach, ale nie powinna się wypowiadać na ten temat, ponieważ gówno wie. To jest taka moja osobista refleksja po tym wszystkim. I że być może w kwestiach, od których zależy coś ważnego, powinniśmy słuchać ludzi, którzy na to poświęcili całe życie, a nie śpiewali na Stadionie Narodowym. Więc być może dochodzimy do tego poziomu, że zaczynamy rozgraniczać ludzi, którzy są popularni od tych, którzy są jakby ważni, wpływowi, którzy mają faktycznie coś do powiedzenia, cieszą się faktycznie autorytetem. Być może, zobaczymy, no, jakby czas pokaże. Mam również nadzieję, że ta pandemia trochę ostudzi zapędy polityków do populizmu, co wydaje się faktycznie mieć miejsce. Trump jednak przegrał wybory i teraz będzie się coraz bardziej kompromitował tymi swoimi różnymi dziecięcymi zagrywkami, że on nie ustąpi z urzędu i będzie blokował i ciągnął demokratów przez sąd i tak dalej. Więc jakby świat będzie mógł się napatrzeć, jak działają ludzie, którzy nie powinni w ogóle być nigdy u władzy, a jednak zostali tam wygłosowani w wyniku jakiegoś potwornego błędu i chichotu historii i jakby czym to się kończy. A populistów nie brakuje na świecie u władzy i oni wszyscy będą musieli się zmierzyć z realnym problemem, jaki jest kryzys i wszyscy polegną, ponieważ nie są na to przygotowani. I być może się nauczymy, być może najważniejsza szczepionka, jaką dostaniemy w trakcie tej pandemii, to nie będzie szczepionka na COVID-19, tylko to będzie szczepionka na populizm, na ludzi, którzy powiedzą wszystko, co my chcemy usłyszeć, żeby zarobić pieniądze albo żeby się nachapać władzy. I może przestaniemy im po prostu wierzyć. Być może będziemy bardziej otwarci na takie może spokojniejsze, może bardziej wyważone, a może nawet trudniejsze dla nas w odbiorze jakby stanowiska polityczne. Mogę mieć tylko nadzieję. Dobra, popatrzę. I to wszystko. Reszta to pozdrowienia dla Ciebie i życzenia zdrowia. Więc ja Wam też życzę wszystkiego najlepszego. Uważajcie na siebie.